Wszyscy wiedzą, że wybory samorządowe to nie tylko kandydaci na burmistrzów czy wójtów, ale też kandydaci do Rady Powiatu oraz Rady Miasta. Dzisiaj rozmawiamy z kandydatem do Rady Powiatu, panem Tomaszem Kuleszą. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam szanownych państwa, witam wszystkich. Panie Tomaszu, pan tak jakby zniknął z polityki na te 4 ostatnie lata. Co się stało, że zechciał pan z powrotem wrócić? Panie redaktor, szanowni państwo, to nie 4 lata, to 3 tak z kawałeczkiem. Myślę, że 10 lat służby dla Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim dla naszego regionu, dla naszej małej ojczyzny, to kawał czasu. To, co zaplanowałem sobie, zostało w większości zrealizowane. Mam taką pełną satysfakcję, że udało mi się stworzyć wokół siebie taką bazę wspaniałych postaci życia samorządowego, z życia społecznego, życia politycznego, życia gospodarczego. I te największe przedsięwzięcia zostały po prostu zrealizowane dzięki temu, że mogliśmy się dogadać ponad podziałami politycznymi. I takim sztandarowym przykładem jest między innymi oddanie obwodnicy miasta Jarosławia, oddanie sali koncertowej przy Szkole Muzycznej, remont kapitalny naszego dworca kolejowego i wiele, wiele innych pomniejszych inwestycji, które stały się faktem. No, jeśli chodzi o szkoły, to 3 piękne orliki, które do dzisiaj funkcjonują w 3 różnych miejscach naszego miasta i służą dzieciakom i młodzieży. A dlaczego właśnie Rada Powiatu? Dlaczego nie Rada Miasta czy burmistrz? Ja mam pewne doświadczenia samorządowe, bo i byłem członkiem zarządu i radnym miejskim swego czasu, radnym powiatowym. Ja myślę, że tutaj w powiecie jest wiele do zrobienia, że można tak samo próbować tworzyć taki bardzo dobry klimat ponad podziałami politycznymi do wspaniałych dzieł, które mogą powstać w najbliższych 5 latach. Pan kandyduje z ponadpartyjnej koalicji dla rozwoju powiatu jarosławskiego. Jakie są wasze główne założenia, główne cele? To znaczy, jeśli chodzi o główne cele, to też nie można tutaj posługiwać się pewną rodzaju fantazją, prawda? Oczywiście wszystko to, co się zwiąże z rozwojem gospodarczym, z rozwojem infrastruktury, z ochroną zdrowia, edukacją, to jest bardzo ważne. Ale każda partia będzie miała to w swoim programie. My chcemy dać coś więcej. I takie przykłady, jeśli chodzi o mnie. Chciałbym, żeby przy nowej Radzie Miasta zaczęła funkcjonować właściwie Młodzieżowa Rada i Rada Seniorów. Dlaczego? Dlatego, że miasto Jarosław to jest miasto młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. Wśród tej młodzieży jest mnóstwo postaci, która kapitalnie nadawałaby się do tego, żeby była takim organem doradczym dla Rady, ale doradczym także do zarządu miasta. I druga strona, żeby nie zapominać, że to bogate doświadczenie, które jest tak samo w naszym powiecie wśród seniorów, jest bardzo ważnym, istotnym elementem w tworzeniu tej nowej rzeczywistości, czyli Rada Seniorów, Rada Młodzieżowa i te wspólne społeczne organy na pewno w świetny sposób będą się wpisywały w pomoc Radzie Miasta, Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu. No właśnie, a czym jest ta koalicja dla powiatu jarosławskiego? Ja myślę, że to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszego społeczeństwa. Większość ludzi jest po prostu zmęczona tą wojną między formacjami politycznymi. Włączamy radio, komputer, telewizję i co widzimy? Cały czas widzimy taką ogromną niechęć i nienawiść tylko przez to, że jeden należy do jednej formacji politycznej, drugi należy do drugiej formacji politycznej i tylko przez to możemy się nie lubić, nienawidzić, nie, możemy sobie mówić nie żadnych wspólnych zamierzeń. Mała ojczyzna potrzebuje jedności, mała ojczyzna potrzebuje wzniesienia się ponad układy polityczne i to jest droga do sukcesu. Uważa pan, że mając swoich ludzi, że tak powiem, w Radzie Powiatu, ale też i przeciwników, bo wiadomo, że każdy, kto wejdzie, ten wejdzie, uda wam się dogadać i zrobić właśnie tak, żeby ten powiat zaczął się rozwijać? Szanowni państwo, pani redaktor, już się udało. Już się kiedyś udało, żeby zjednoczyć wszystkie siły polityczne od Platformy, PiS-u, PSL-u, SLD wokół wielkich dzieł związanych z naszą małą ojczyzną. Jestem przekonany, że przy odrobinie dobrej woli to jest skazane na sukces. Żeby porozumieć się, jeśli chodzi o powiat, we wszystkich sprawach najistotniejszych dla jego rozwoju. To dlaczego warto głosować właśnie na pana?
Trudno mówić o sobie samym, prawda? Niech wyborcy zadecydują, ale mam bogate doświadczenie od Rady Miasta, pracy w zarządzie wtedy miasta, Rady Powiatu, 3 kadencje jako parlamentarzysta, kilkadziesiąt lat związany jestem z edukacją, ze szkolnictwem wyższym w Jarosławiu. Myślę, że to moje doświadczenie można by było wykorzystać, ale raz jeszcze chcę podkreślić, tylko praca zespołowa. Jeżeli ktoś mówi tylko językiem ja potrafię, ja zrobiłem, ja jestem najlepszy, to mija się z prawdą. Zastąpmy ten język wyrażeniem my. Nie ma wolności bez samorządności. To jest takie hasło przewodnie, bardzo istotne i bardzo ważne. Są ugrupowania, które myślą, że można część tej samorządności po prostu odebrać z rąk Polaków. Jest to bardzo, bardzo zła droga. Więcej samorządności, tym lepiej się nasza ojczyzna będzie rozwijać. A co to jest ten pęd do władzy? Jeżeli ktoś nie rozumie, że władza jest po to, żeby służyć zwykłemu człowiekowi, żeby służyć wspólnocie, to powinien dać sobie spokój zupełnie z polityką. Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Kulesza, który startuje do Rady Powiatu Jarosławskiego.